Ej, dobra, bo jest godzina 18, sprawdźcie, czy możecie wbić na serwer. Jest dalej wetlista. Okej, no to pewnie zaraz chwila momentu odblokują, więc już się szykujcie. Znasz takie przysłowie, ostatni będą pierwszymi. No, prawda, ale ja już jestem na serwerze, czy ja będę w takim razie ostatni, o nie? Nie, ja ostatni zawsze wbijam, mi się nigdzie nie śpieszy. Gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, jak to mówią. O, właśnie. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak, lada moment, odpalam tutaj ten serwer, ja już się będę z wami żegnać, bo ja idę sobie nagrywać odcinek z tego OneBlocka. Dzięki wielkie za rozmowę dzisiejszą i za pogranie w Among Usa. Dzięki również, trzymajcie się. Hej. Siemano, siemano widzowie, witam serdecznie, kolejny odcinek, a dzisiaj jesteśmy na serwerze kidowice.pl i w tym momencie rozpoczęło się, wystartował nowy tryb, w sensie nie nowy tryb, tylko stary tryb, ale nowa edycja trybu OneBlock. I jak widzicie, wszyscy gracze w tym momencie zostali wpuszczeni na serwer. Ej, dobra, niesamowite, że mi się akurat udało włączyć to i akurat w tym momencie odblokowali wejście i wszyscy wbiegają i widzą naszego nowego spawna. Aktualnie na serwerze, jak widzicie, jest ogromna ilość ludzi, więc fajnie, grajcie, wbijajcie i bawcie się tutaj dobrze, bo my też będziemy się dobrze bawić i będziemy zakładać swoje wyspy. Nagrywam ten odcinek z tego powodu, że ja również zakładam dzisiaj swoją wyspę. I dzisiaj moja wyspa nie będzie byle jaka. W tym sezonie dopracuję ją i postaram się, żeby była jak najlepsza, naprawdę tak, żeby tam coś ciekawego się działo. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało, zobaczymy, jak długo w tym wytrwam, jak długo mi czasu starczy również na to, żeby ją rozbudować. Domyślam się, że wielu z was będzie miało lepsze wyspy niż ja, no ale co? Takie życie czasem, no po prostu wy macie troszkę więcej czasu niż ja, żeby sobie grać. Więc po prostu mam nadzieję, że rozgromicie i zrobicie naprawdę potężne wyspy. A ja w tym momencie, widząc tych wszystkich graczy, no nie wiem, co ja tutaj mam zrobić. No oni przychodzą i chyba będą zaraz tutaj, no, widzę, że już chcą kupować jakieś super skrzynki, wydawać pieniądze. Widzę, żeby stary box został wylosowany. No ja nie wiem, co tu się dzieje, no przecież to jest coś niesamowitego. Dobra, słuchajcie, wiecie, co my zrobimy w tym momencie? No gzymy stary box, oczywiście gzy. Gzy. Ale to jeszcze nic, widzowie, to jeszcze nic, ponieważ jak widzicie, ja mam doładowane konto na 500 zł na tym serwerze, więc mogę 500 zł wydać, żeby zarobić i żeby wejść na jakiś porządny poziom. Więc ja, jako że nie chcę tutaj oszukiwać, chcę grać po prostu. Co jest grane? Zakupił ile milionów? No dobra, ile? Co tu się wyprawia teraz? Co tu się wyprawia? Że tu jest co chwilę, no że co chwilę trzeba pisać gzy normalnie. Gzy. Normalnie. Ja nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy to gzy, ale to nieważne, wszyscy to piszą. Dobra, słuchajcie, wchodzimy sobie na premium oczywiście. W tym momencie mamy kidowice SMP, OneBlock, Skygen, ogólne, no i box PvP. Wchodzimy sobie na OneBlocka i w tym momencie chcemy, tutaj na przykład mamy taki kit, jak to się nazywa, Kitcox Plus. Jak widzicie, możemy sobie tutaj to zakupić, ale to nie jest to, co tutaj się kupuje, a ja chciałbym, ja tego nie muszę kupować, bo ja jestem właścicielem, tak jakby, nie? Ale weźmy sobie w inne, czekajcie, że to było w innych, bo już teraz nie pamiętam, jak oni to zrobili. Nie, tu, Mystery Box. Chcemy kupić Mystery Boxa, ale nie jednego. Chcemy tych Mystery Boxów kupić... To 10 mystery boxów. Czy chciałbym kupić dzisiaj 10? Na razie kupmy sobie 5. 5 mystery boxów kupione w tym momencie. Tak jest na serwerze. Załadowane, więc możemy być, że tak powiem, załadowani pod korek. Już wszyscy gzy piszą na czacie. Elo, elo. Jak się bawicie? No dobra, już wszyscy do mnie lecą, żeby mystery boxa dostać. O nie. Może później. O, jest i noob master również, więc gzy piszemy na czacie. A ja w tym momencie otwieram, uwaga, mystery boxa. Co nam wypadnie, proszę, chciałbym szybciora, bo szybcior mi pomoże bardzo w rozwoju tego wszystkiego, no znowu gzy. Dobra, otwieramy mystery boxa, uwaga, pierwszy z 5 mystery boxów będzie teraz otwierany, uwaga. Pyk, okej, na sam start dostaję beacona. A to mi pomoże bardzo przy tym, żeby mieć dobrą wartość wyspy, więc Mega git. Uwaga, otwieramy drugiego mystery boxa. Pyk. Dobra, elita, jaki drop! W ogóle, dobra, czekajcie, zobaczmy w ogóle, co my możemy dropnąć. Okej, możemy dropnąć fajny miecz, może... Co to jest? Niespodzianka, po wylosowaniu tego prezentu otrzymacie główka Dave'a, główka Szczypsona. Widzowie, no musicie kupować mystery boxy, żeby mieć dostęp do takich, prawda, tutaj przywilei. No główka Szczypsona i główka Dave'a, no to powiem wam, no co sam bym chciał, szczerze mówiąc. Dobra, więcej przedmiotów z mobów, okej, szybcior i szybcior siekiera, czyli jest dużo rzeczy do wylosowania. Wylosowaliśmy elytra i beacon póki co, więc nie jakoś wybitnie, ale fajnie, bo beacon nam podniesie wartość wyspy. Dobra, uwaga, otwieramy kolejnego mystery boxa. Drugi beacon, to jest, kurczę, lekko, leciutko, leciuteńko. Dobra, otwieramy kolejnego mystery boxa. Pyk, uwaga, co teraz nam dało? Nic mi nie dało. A, czekajcie, czy mi dało pieniądze? Mam monet, 6 miliardów, okej, czyli dało mi sianko, tak? Czy to pisało na czacie tutaj gdzieś? Szczypson wysłał mystery box, 6 miliardów, okej, czyli dostałem siano, za które też będziemy mogli coś kupić. I ostatni mystery box. Jest!
Szybcior, szybcior, szybcior. Dobra, 5 mystery boxów i mamy jednego z trzech, tak naprawdę, z trzech, tak bym powiedział, mitycznych przedmiotów. No bo mamy w końcu te trzy. Mamy siekierę, potrzebujemy jeszcze tylko szybciora, kilofa, no i jakiś fajny lutik. No dobra, w tym momencie ja widzę, że tutaj ludzie kupują i kupują i kupują. Może odcinek zakończymy sobie jeszcze kupieniem jakiegoś mystery boxa, ale póki co ja chciałbym pójść sobie, uwaga, 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 pójdźmy sobie, no wpiszmy sobie is i stwórzmy naszą pierwszą wyspę na one bloku. W tym momencie wpiszemy sobie is, jak to się robiło, is, a nie is admin, tylko czekajcie, uciekło mi to słowo, is, jak tak, o, po prostu is, dobra, nieważne. No właśnie, bo mi tu już ludzie przychodzą, uprawnienia wyspy, członkowie wyspy, ulepszenie, czekajcie, jak to jest, teleport, bank, magazyn, uprawnienia na wyspie, wizytujący, sprawdź, kto odwiedza twoją wyspę. Okej, okay, mamy tak, ale ja chciałbym wyłączyć, żeby właśnie... O, czekaj, to mogę kliknąć. Wszyscy odwiedzający, kliknij, aby zobaczyć każdego gracza, który odwiedzi twoją wyspę. A ja nie chcę, tak. Ja bym chciał zrobić tak, żeby oni nie mogli póki co do mnie wchodzić, bo ja chciałbym tutaj sobie sam pograć, bo mam mało tutaj miejsca. Gdzie to się wyłącza? Usuń wyspę, tego nie chcę robić, tego nie. Uprawnienia na wyspie. O, okej, tak to wygląda, gość, tu jest strasznie dużo tych, dobra, każde uprawnienie. Używanie. Gdzie tu jest wyrzucanie graczy z wyspy? Okej, czyli ktoś może wyrzucić graczy z wyspy u mnie. Dobra, ja chciałbym znaleźć, gdzie jest wejście na wyspę pomimo wszystkich blokad. Gość... O, tak chcę zrobić, lider. Żeby tylko lider mógł wejść. Dobra, tutaj ziomeczku, proszę, dobra, wylosowałeś szczęście, dzisiaj będziesz tutaj ze mną. Dobra, no rozwala... Ej! No co jest? No nie może tak być! Proszę opuścić moją wyspę! No dobrze, widzowie, przy pomocy administratora Dodge'ego udało mi się tutaj, prawda, zablokować tę wyspę, żebyście nie mogli do mnie wbijać, bo teraz ja tutaj nagrywam odcinek i teraz to jest nieodpowiedni moment na takie rzeczy. Dobra, zajmiemy się tą wyspą i zajmiemy się tym, żeby ją jakoś rozwinąć, ponieważ ludzie już tutaj grają, normalnie rozwijają sobie te wyspy. Ja jestem naprawdę mega ciekaw tego, jak wy to sobie rozwiniecie, no ale ja również nie mogę pozostać w tyle, więc uwaga, mamy taką, no mały zakres póki co, ale postarajmy się go po prostu jakoś zabudować. No ale w pierwszej kolejności to oczywiście trzeba zniszczyć tego stołona, oczywiście łapą, oczywiście, dlaczego nie? No trzeba, tak to wygląda. Tylko wiecie, co jest jeszcze jedna sprawa? O, tu już mamy dirta. Słuchajcie, sprawa jest taka, na komendzie is set name mogę zmienić sobie nazwę mojej wyspy. I teraz tak, myślałem nad tym, jak mógłbym sobie nazwać moją wyspę i szczerze nie mam zielonego pojęcia, jak mogę ją nazwać, ale nazwę sobie może tostowy, nie wiem, nie mam pomysłu. Ej, serio, nie mam totalnie pomysłu, czekajcie, dajcie mi się zastanowić. Dobra, słuchajcie, wymyśliłem, uwaga, nazywamy to tostowy i teraz nie wiem, czy można po spacji, pół wysep. O nie mogę tak zrobić, musi to być razem, to musimy zrobić sobie taką podłogę i zrobić sobie tak, o, tostowy półwysep. Let's go! Mamy nazwę! Tostowy półwysep to jest moja wyspa, a w tym momencie możemy rozpocząć granie na one bloku, więc uwaga, pierwsze co to oczywiście zbierzemy sobie tego dirta. O, myślę, że mi wypadł ten dirt poza. A, to jest teraz bardzo cenna waluta. Ej, ja mam tutaj takie coś, to mogę tym, to... Wow, ile mi rzeczy dało. Ej, dobra, to powiem wam szczerze, że posiadanie tych szybciorów to jest naprawdę duże ułatwienie. Dobra, uwaga, robię to i... A, i teraz mi dało już tylko tyle, a to może jest jakiś bonusik taki po prostu. Dobra, okej. Okay. Zbierzmy sobie tutaj teraz tą glinę. Musimy to jakoś rozwinąć, więc, więc to mi trochę pewnie zajmie. No bo to jest jednak początek, wiecie, to czasochłonne, to jednak nie jest takie łatwe, nie? To jednak trochę czasu zajmuje, jakby nie było, więc musimy tutaj, prawda, podziałać. A tak się składa, że nagrywam ten odcinek teraz, a publikuję go dokładnie za godzinę. Za godzinę muszę go opublikować, szalicie, więc ja nagrywam naprawdę na szybko ten odcinek, totalnie świeży odcinek tuż od rozpoczęcia, dzisiaj. Dzisiaj o 18 rozpoczęła się ta edycja, więc musicie tutaj być i musicie tutaj grać i się dobrze bawić. Dobra, zabierzmy to i teraz tak, mamy trochę tego dirta, więc rozszerzmy sobie to. Niech nam ten dirt się tutaj ta trawa po prostu jakoś, wiecie, jak to się mówi, rozsieje? czy jakoś tak po prostu, o, patrzcie na styk, po prostu jakby to miał wymierzone, ty. No dobra, bierzemy dalej sobie tego dirta i musimy to jakoś rozbudować. W pierwszej kolejności, no po prostu jedyne co trzeba, no to zrobić tak naprawdę taką dużą platformę, no bo co tu więcej trzeba zrobić, no raczej więc... O, świnka, siemanko! No to będziesz tutaj, prawda, dzisiaj moim przyjacielem do rozgrywki, tak mi się wydaje. No a może zaraz sobie pójdziemy zobaczyć jakieś inne wyspy. Zobaczymy, ciekawe czy działa już i stopka, uwaga, i stopka działa. Okej, okay, szopowo i skoksy jest już od razu pierwsze, wartość 230. 5. Dobra, czekajcie, a jest gdzieś shopowo, czekajcie. Czy to jest jeszcze z poprzedniego sezonu? Nie, to jest niemożliwe. Okej, czyli tostowy ogień, okej. To nie jest moje, ale widzę, że tu ktoś tak sobie to nazwał. Dobra, pytanie teraz najważniejsze, czy jak ja postawię te dwa bikony, to czy od razu moja wartość wyspy się podniesie? Uwaga, daliśmy wartość wyspy 250 milionów. Dobra, uwaga, topka.
Let's go! Jesteśmy pierwsi! Wartość wyspy od razu 250 milionów, od razu przewaga nad drugą wyspą, Shopowo i Skoksy. No dosłownie obrzydliwie duża, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że miałem te bikony, widzowie, nie? Więc wy też możecie mieć, możecie bardzo szybko dostać się do topki tak naprawdę. No a ja w tym momencie, no że tak powiem, dałem czadu, ale ej, no nie, świnka, no nie, dlaczego? No i ona umrze mi na pewno. No dobra, trudno, nie było tu i tak dla siebie za bardzo miejsca póki co. No ale tak wygląda nasza wartość wyspy. Dobra, ej, szczerze, jestem zajarany tym, ponieważ chcę naprawdę rozwinąć tę wyspę tak, żeby być w topce. Naprawdę chcę być w topce w tym sezonie. To nie jest tak, że ja chcę być, wiecie, gdzieś tam z tyłu i tak dalej, tylko ja chcę być w topce. Więc ja naprawdę dołożę wszelkich starań, żeby w tej topce być. I teraz to jest najważniejsze. Dobra, patrzcie, ile końców? Co jest, krokodylek jakiś? Ile to jest? To jest jakieś 5 miliardów, ty. No to nie wiem, jak on to zrobi, ale oczywiście napiszmy mu gzy. A czemu nie? Gzy, gzy. Dobra, okej. Mamy te dwa bikony. No ja nie do końca jestem zadowolony z tego, że one tutaj są. Można było zrobić lepsze miejsce dla nich, ale dobra. Na razie dajmy to sobie w ten sposób. Mam elytrę. Na razie jej nie będę używać, bo nie mam fajerwerek, więc wolę sobie to wszystko tutaj odłożyć i na razie być bez niczego, bo nie chciałbym tego stracić. A najbardziej nie chciałbym stracić tej mojej siekiery, bo jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna. Dodatkowo przydałoby się mieć jakąś łopatę, żeby móc to szybciej rozwalać, bo jak widzicie jest dużo dirta, ale z czasem wiem, że będzie inaczej, że będzie więcej jakby innych bloków. Dobra, przesunij się krówko, ponieważ ciebie znowu wciągnie w ten blok tak samo jak tą świnkę, no i padniesz. Ja padniesz jak mucha. Dobra, mega skrzynia kolejna. Ej, dobra, tyle otwiera się tych skrzyń, nie? Ja czuję, że zaraz wcale niekoniecznie muszę być w topce tak naprawdę. Zaraz, chwila, moment. Jeżeli ktoś otworzy tak samo jak ja, kiedy tam 5 mystery boxów, że to nie jest dużo, nie? 5 mystery boxów wystarczy, że ktoś otworzy i jest w stanie być w topce. Dobra, aż muszę sprawdzić, czy już przypadkiem ktoś mnie nie przebił. Nie, póki co nie. Ale patrzcie, jak oni wzrośli! Oni mieli przez chwilę 250 tysięcy, a oni już mają 700, to już prawie mają bańkę. No ja mam dużą przewagę, nie? Ale to jest tylko i wyłącznie przez te dwa bikony, naprawdę. Więc to jest mega szybko do nadrobienia. Bo założę się, że zaraz chwilę moment ktoś będzie miał wyższą wartość wyspy. No ale... Aha, no to fajny lód, fajny. Oczywiście, że taki chcemy, dlaczego by nie. Dobra, zróbmy sobie tak, rozwalmy sobie całkowicie tego dirta, niech on jest, no, nie wiem, czy tu się, o, bo na dole mamy postęp, okej, okay, dobra, musimy na dzisiejszym odcinku dotrwać do poziomu drugiego tego bloku, ponieważ mamy w tym momencie 50, więc jesteśmy tak naprawdę na, no, dopiero w pierwszej połowie, no, bo rozpoczęliśmy drugą, ale jest szansa na to, że, no, nie, no, dotrzemy do końca, na pewno dotrzemy. Jejku, ile zwierząt, ja nie chcę aż tyle ich tutaj, bo to na razie mi nie jest potrzebne, ja na razie chcę rozwijać moją tutaj, prawda, wyspę. Dobra, odłóżmy sobie to wszystko, co tutaj mamy. Mamy sporo dirta, więc możemy znowu to powiększyć, więc tak też zróbmy. Trzeba to powiększać, bo potrzebujemy coraz większej przestrzeni, tak żeby, wiecie, żeby sobie po prostu odpowiednio dobrze działać, nie? Żeby tutaj było dużo miejsca. Ja raz na jakiś czas będę otwierać, myślę, wyspę dla publiczności, żebyście mogli sobie tutaj wchodzić. Z tym, że nie chcę tego robić w momencie, w którym ja jestem na serwerze, ponieważ tutaj by, wiecie, widzicie, ile tu jest. Jest kura, krowa i owca. Nie? Jak ja tu jeszcze jestem, to już mamy 4 osoby, nie? A jak tutaj przyszliby widzowie, których w tym momencie na serwerze jest, uwaga, 182 osoby, w samym tym trybie jest 140, no to cienko to widzę, szczerze mówiąc, jakby tutaj się te wszystkie osoby musiały wepchnąć, nie? Więc to by było dosyć ciężkie. Sprawdzimy sobie zaraz jeszcze tą najlepszą wyspę, Shopowo i Skoksy. Jestem ciekaw, na jakim oni są etapie. A wiecie co, nawet sprawdzę to teraz. Uwaga, is visit Shopowo wo x koksy. Wyłączona do publiczności, ale ja jestem adminem, ale ja jestem adminem i ja mogę. Ej, co jest? Dobra, włączone. Pyk. Co jest? No way! Dobra, czekajcie, muszę sobie odpalić flya, żeby zobaczyć to z góry. No jak to jest możliwe, że oni już mają tak to duże? Jak? No nie wiem, przecież... Dobra, ja jestem w topce i ja mam, szczerze mówiąc, przy nich wyspa moja, to jest normalnie jakiś... To jest coś... A, czyli Supertma jest teraz wyżej. Aha, Shopowo i Skoksy dalej... Tu są! Okej, czyli Supertma jest teraz... Dobra, to jak ja jestem na Shopowo i Skoksy, to sprawdźmy sobie... Supertmę. Uwaga. Jak to tu wygląda? Okej, tak to wygląda. I teraz pytanie, dlaczego nie mają taką wartość? Okej, netherite. Netherite, okej, no dobra, okej. Trzeba patrzeć, trzeba wiedzieć, co się dzieje u konkurencji. Wiadomo, trzeba na to patrzeć. Wyłączmy sobie Vanisha w takim razie. Już zrobiłem lekki zwiat, już wiem, co się tam dzieje. Więc walczcie o to, żeby być w topce. Bo kto wie, może taki zwiat będzie przeprowadzony u was. A kto to wie, kto to wie? Może tak, może nie. Dobra, rozwalamy to wszystko, żeby dostać się do tego kolejnego poziomu. Bo chciałbym już mieć naprawdę poziom drugi tego. Oni mają, wiecie, jaki oni mają plus? Że ich jest więcej na tej wyspie, więc oni są w stanie to, że tak powiem, bardzo szybko robić. A ja nie,
bo jestem tutaj póki co sam. Ale może ktoś do mnie dołączy, zobaczymy, zobaczymy. Ale wiecie co ja bym chciał? Chciałbym, żeby Dave miał swoją wyspę, bo ja chciałbym się również pościgać z nim. I mam nadzieję, że on taką swoją wyspę założy, więc wbijajcie do Dave'a, również zobaczy co on robi. Ja jeszcze z nim tego nie dogadałem, mieliśmy robić sobie coś chyba razem, ale wiecie, no może ostatecznie jeszcze zrobimy, to się jeszcze okaże. Ale póki co chciałbym po prostu, żeby zaproponuję mu, zrób swoją wyspę i walczmy między sobą, bo chciałbym również być, że tak powiem, przeciwko niemu, wiecie o co chodzi, bo wtedy będzie jakoś tak bardziej, że tak powiem, raźnie. Raźnie? Nieważne. Dobra, odłóżmy sobie to wszystko do tej skrzynki, żeby mieć po prostu wszystko w jednym miejscu. Mamy już naprawdę dużo dirta, dzięki czemu jesteśmy w stanie naprawdę fajnie rozbudować tą wyspę. No, aczkolwiek nie mam tyle dirta, ile oni mają. O, Mystery Box! Dave zakupił Mystery Boxa! Co? No, napiszę gzy. Oj. Oj, Dave chyba chce mnie przegonić. Dzięki toast. No, no. Zobaczymy, Dave, jak ci pójdzie w tym sezonie. To, dobra, mega mocne. Pewnie też nagrywa odcinek, pewnie też dzisiaj u niego na kanale będzie. No, zobaczymy, zobaczymy. No, tu coś czuję, że niszczę cię, typie. No, a to się okaże. Zobacz topkę. Dobra, ta to panat. O nie, jak on będzie w topce zaraz. Jak on będzie w topce, to mi się to nie podoba. Ja jestem póki co w topce. To nowy półwysep jest póki co pierwszy. Jak on zaraz wejdzie na topkę. Dobra, jak on zakupił 5 Mystery Boxów. O nie. Tak się chce, się chcesz bawić? Bawić? A? Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, widzowie, w tym momencie wchodzimy na premium. Robimy sobie tutaj, prawda, nie, tu przeburzyłem, cofnij. Wchodzimy sobie na one blocka, skrzynki, mystery box i kupimy sobie teraz 3, żeby on myślał, że wiecie, że on jest, wiecie, że on ma więcej. Ale on nie wie, chyba że ja już otworzyłem 5 mystery boxów, więc... I co teraz? Aha, będziesz niszczony. No i co, dobra, uwaga, 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 otwieramy mystery boxa. Pierwszy, okej, okay, zbieracz, minionek zbieracz. Ej, czy ja go mogę tu ustawić i on teraz, czy on mi będzie tu teraz zbierać? Czy on mi będzie tu teraz zbierać? Zbierasz mi to, ziomeczku? Proszę, zbieraj mi to, proszę. A on tak powoli to robi. Czy jak on to robi? Menu ze skrzynką, dobra, ten minionek będzie tu dla mnie naprawdę dobrze pracować. Okej, okay, otwórzmy kolejnego. Let's go! Szybcior! Ace! Mamy drugiego szybciora! Dobra, to jest to, to jest to. A ostatniego Mystery Boxa zostawimy sobie... Albo nie. Ostatniego Mystery Boxa... Uwaga! Wbijajcie na spawn. Rzucam jednego Mystery Boxa. Tylko jeden wygrany. Dobra, uwaga, dajemy coś takiego, idziemy na spawna. Okej, okay, Mystery... Dobra, Dave ma już 3 bikony chyba, nie? Dave ma już chyba 3 bikony. Dobra, ale ja w tym momencie, dla widza, oczywiście, że rozdam jednego. Oczywiście, że rozdam jednego, patrzcie jak lecą, patrzcie jak lecą, patrzcie jak lecą. Już tu wszyscy się wysypali. O, już są chętni, no. No, no, no. Kto tu będzie szczęśliwy, to ja nie wiem. No dobra, uwaga, rzucam! Uwaga, rzucamy Mystery Boxa! Kto złapie, ten ma! Pyk! Poszło! Poszło! Złapcie, złapcie! I otwórzcie Mystery Boxa! Otwórzcie Mystery Boxa! Nie wiem totalnie, kto go złapał! Nie mam zielonego pojęcia! Ale ktoś złapał Mystery Boxa, czyli jeden został rzucony dla widza. A może będą rzucane częściej, więc wbijajcie na serwer i grajcie, bo kto wie! Może akurat wy będziecie na serwerze i ten... Otwórz! Ktoś! Dobra, niech ktoś otworzy, ten kto to ma! Ej, kolego! Co tam, Dave? Ja dla widza dałem. Zobacz topkę. No wiadomo, dobra. I stopka. No dobra, przegonił mnie. Ale dobra, to nie jest ciężkie do przegonienia go. Więc spokojnie, damy sobie radę. Oj, tu nie wiem, czy to ktoś otworzył w końcu, czy nie. Już nie widziałem, idziemy z powrotem na wyspę naszą. Działać, bo trzeba działać. Dobra, rozkminimy tego minionka, jak on działa. Wchodzę sobie w niego, obróć na południe. Ale ja nie chcę tego, menu ze skrzynkami, dobra. Leczenie minionka, wybierz skrzynkę. Okej, okay. Wybieram tą. Wybrałem? Kliknij tą opcję, aby na swojej wyspie, aby minion mógł tam odkładać itemy. Kliknij prawym przyciskiem myszy w skrzynkę. Pyk, wybierałem tą. Skrzynka musi mieć dwie kratki od miniona. No, aha, no dobra, no to zróbmy tak. Tu i wybierzmy tą.
Nie kliknąłeś skrzynki. Dobra? Nie kliknąłeś skrzynki, dobra, czekajcie, zróbmy tak. Zróbmy tak, dajmy mu tutaj skrzynkę w ten sposób. I po prostu teraz, jeszcze raz, pyk, pyk. Uwaga, kliknij, udało się. Dobra, czyli on teraz wszystko, co będzie zbierać, będzie odkładać mi do tej skrzynki. Bardzo fajnie, mój minionek już, że tak powiem sobie, działa. No dobra, no to ja mu pomogę tak w takim razie, bo chciałbym, żeby ten postęp dzisiaj dotarł do końca. Wow, 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 jak to szybko kopię. 92%, dobra, normalnie, zaraz jesteśmy normalnie na kolejnym poziomie. No dobra, z Dave'em może być ciężko wygrać, aczkolwiek on ze mną też łatwo nie będzie miał. Będziemy się ścigać, widzowie, no zobaczymy, zobaczymy, kto będzie wyżej, kto będzie miał lepiej, kto będzie, prawda, tutaj wyższe one bloka. To się wszystko oczywiście, widzowie, okaże. No a póki co, pozostało mi tylko zbierać. Okej, okay, mamy poziom drugi, widzowie. Więc poziom drugi mi się ładuje, a ja w tym momencie się z wami żegnam, bo muszę ten film szybko zmontować, dać wam, więc wbijajcie, grajcie i widzimy się w następnym odcinku z OneBlocka, gdzie będziemy grali dalej i będziemy rozwijać naszą wyspę i mam nadzieję, że staniemy się topką, bo póki co Dave mnie przegonił.